piątek w auli Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach miało miejsce historyczne wydarzenie. Po raz pierwszy absolwenci uczelni odebrali dyplomy magistrów. To wyjątkowe wydarzenie rozpoczęło się od przywitania wszystkich absolwentów oraz zaproszonych gości przez kanclerza DWSPIT Dariusza Zająca. Potem kilka słów do absolwentów skierował rektor DWSPIT profesor Marian Wolański. Jedna z absolwentek podzieliła się swoimi refleksjami związanymi ze studiami, wzbudzając wiele radości. Uroczystość odwiedzili także Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic, oraz Emilian Stańczyszyn, przewodniczący Rady Miejskiej. Zaprezentowali oni założenia Gminnego Banku Kadr. Idea Gminnego Banku Kadr spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów. W dużym uproszczeniu polega ona na maksymalizowaniu szans na zatrudnienie dla mieszkańców Polkowic poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z prezesami firm działających na terenie gminy Polkowice. Wyczekiwanym przez wszystkich momentem było historyczne wręczenie dyplomów magistrów. Wraz z rektorem dyplomy wręczał burmistrz Wabik. Gdy wszyscy absolwenci odebrali już dokumenty potwierdzające ukończenie studiów, działający przy gimnazjum nr 1 chór Cantabile odśpiewał prastare studenckie Gaudeamus Igitur, a potem miała miejsce sesja zdjęciowa upamiętniająca jakże szczęśliwe dla absolwentów chwile, które z całą pewnością głęboko zapadną im wszystkim w pamięć. Odziani w odświętne togi oraz birety studenci wyglądali bardzo szacownie. Dla absolwentów, którzy w piątek odebrali dyplomy, pięcioletnia przygoda z DWSPIT dobiegła końca. Jak podkreślają zgodnie absolwenci, z tego powodu kręci im się łezka wokół, bo chwile spędzone w murach DWSPIT były w zdecydowanej większości wspaniałe. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to była zabawa. Cholewcia, ale to chyba źle, bo trzeba się najpierw uczyć. Nie, nie, oczywiście nauka też była, nie są to studia, często wychodzi z założenia, że te DWSP to są studia, że się zapłaci i ma się od razu dyplom. Nie, to nie jest tak. Nasi wykładowcy na to nie pozwolą. Musimy się uczyć, ale obok nauki jest naprawdę bardzo miło tutaj studiować. Wykładowcy i władza pozwala nam organizować w różne imprezy, jest ta zabawa karnawałowa, jest juwenalia, zabawa juwenaliowa, wyjazdy na konferencje, gdzie naprawdę są poważne wykłady i angażują się studenci w wykłady, mają referaty, debaty oksfordzkie, ale obok też jest dość duża integracja studentów, którzy integrują się, to też może być dwuznaczne, z kadrą, ale kadra jest bardzo miła i stwarza bardzo miłą atmosferę, także obok nauki jest również zabawa. Znajomości, które zostały zawarte przez Panią w trakcie tych 5 lat, myśli Pani, że one są na tyle mocne, na tyle trwałe, że mają dużą szansę na to, aby przetrwać i przerodzić się w takie być może znajomości nawet na całe życie? Tak, część osób z licencjatu nie poszła na magisterkę, a mimo to utrzymujemy razem kontakty. Nawet tutaj wśród gości była zaproszona koleżanka z licencjatu, która nie studiowała z nami, a została przez nas po prostu zaproszona. Jeżeli robimy sobie spotkania już takie prywatne na studiach, na magisterskich organizowaliśmy, to również były zapraszane dziewczyny, które studiowały na licencjacie. I jestem pewna, że teraz, gdy już ukończymy studia, to te znajomości, które zostały zawarte na magisterce, również będą kontynuowane. No, jestem o tym święcie przekonana, oczywiście nie mogę być pewna, bo dopiero przed nami jest to, ale już teraz wybieramy się właśnie z dziewczynami, no i z kolegą, bo mamy jednego rodzynka, na pożegnalną kawę, żeby powspominać i na pewno umówić się jeszcze na jakieś inne spotkania. Tak, a odpowiadając krótko na Pana pytanie, na pewno te znajomości przetrwają ileś lat, a może będą nawet dłuższe. Absolwentom DWSPIT gratulujemy ukończenia studiów, a także życzymy wielu sukcesów w dalszym życiu.